Siema, tu Puzada, kolejny wypadzie na rybki, nie inaczej, więc zapraszam wszystkich swoich miłośników wędkarskich przygód na najnowszy film w moim wykonaniu. Na tą chwilę, drodzy Państwo, jest godzina 6.35, sobota 8 kwietnia 2023. I oto w ten świąteczny dzionek nakręcę dla Was jakiś materiał oto z tej wody. Więc nie przeciągając dłużej, zapraszam na najnowszy film w moim wykonaniu. A więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec. Ewentualnie szluga, jak ktoś lubi jarać w moich filmach. I jedziemy z tym koksem, bo już późno! I drodzy przyjaciele, znajomi, widzowie, z okazji świąt wielkanocnych życzę Wam, dla Was, dla Waszych rodzin, zdrowych, spokojnych świąt wielkanocnych, smacznej święconki, mokrego śmigusa dyngusa, tak, aby te święta jakoś zleciały w spokoju i radości z bliskimi, czego Wam serdecznie jeszcze raz życzę. I tak, drodzy Państwo, zanim zacznę dzisiejszy interes, dzisiejszą zabawę, rozłożymy się pomalutku, powolutku i spróbujemy coś złowić na zbiorniku kieleckim na Kielcoku. Jakiś białoryb. Jedna wędka będzie na metodę, druga będzie koszyk klasyk. No i zobaczymy co i jak. Dobrze, sprzęty zarzucone, czyli jedna metoda, druga klasyk na pinkę. Naciągnę trochę i zobaczymy, jak to, drodzy Państwo, będzie wyglądało w dniu dzisiejszym. Odwróciłem się w drugą stronę, w stronę tamy, z tego względu, że za sobą mam wiatr, taka w razie co jakby padał deszcz czy coś, żeby nie zacinało pod parasol. I dlatego w ten sposób. 7.18 trochę mi zeszło z budową zestawu, z rozrobieniem zanęty, czyli odmroziłem starą, trochę nowej, tutaj pod metodę, oczywiście pinka, na hak, pinka do zanęty i tak to mniej więcej wygląda. Zaraz to ogarnę, podbierak, mata, sito i tem. Bajzer zaraz cało garnę. No i tak mówię, dzisiaj zapowiada się cudna pogoda, jak sami widzicie. Ma nie padać, więc czas wykorzystać ten świąteczny dzionek. Święcenie koszyczków, święconek na wędkowaniu. No a później po południu będziemy świętować wraz z rodziną. Więc, drodzy Państwo, tak to leci. Nie inaczej, a co uda się złowić, zobaczycie sami, więc zostańcie ze mną i zobaczymy co i jak. Dobrze, wędki z powrotem przerzucone. Parę koszyczków, tak aby podsypać trochę w wodzie. No siedzimy, siedzimy i sam jestem ciekaw, czy coś pyknie. Mamy dużo czasu, najważniejsze, że nie pada. Pogoda w miarę. No a co uda się złowić, zobaczymy sami. Więc sam jestem ciekaw, jak to będzie dalej wyglądała ta dzisiejsza wyprawa na ryby. Oto zbiornika na Szydówku na Zalewie Kieleckim, zwanym Kielcakiem. Na razie bez brania, ale miejmy nadzieję, że coś zaraz pyknie. Czy to na klasyka, czy na metodę. Jak to mówię, dopóki przynęta w wodzie mamy okazję coś złowić. Więc wędkujemy, popijamy browarek, zeróweczkę. No i Wasze zdrowie, drodzy Państwo. Wszystkiego najlepszego z okazji świąt wielkanocnych. Dla Was, dla Waszych rodzin. Zdrowych, spokojnych świąt i mokrego śmigusa, dyngusa. Czego Wam życzę. Więc, drodzy
widzowie, na razie nic. Przygotuję sobie kolejną z wędek, czyli nową wędkę, którą zakupiłem z 2 lata temu, jeszcze w ogóle nie używana, czyli Shimano Bestia Master Commercial CX. To jest pikerek. Tak, mówię, że jeszcze w ogóle nie był nad wodą, a już 2 lata kij ma, więc pora go zmontować, zamontować coś. No i zamontujemy do tego kijka. Zobaczcie, szczytóweczki, nówka, nieszmigany. I jak to mówię, w końcu pora go wziąć nad wodę, zmontować. Wasz wstyd, żeby darmo leżał. Jak widzicie sami, Bestia Master Commercial CX8 Feder. Do 40 gramów wyrzutu. Czas zmontować teraz wędkę i pokażę wam, co do niej przygotowałem. Koźniemy, odetniemy co niepotrzebne. Oryginalne, widzicie, zaczaski, delikatny kijek, pałeczka taka. Ok, zobaczcie. O, widzicie, delikatny kijek i do tego, do tej wędki nieśmiganej, zobaczcie jaka. Dobierzemy kowrotek. Kowrotek oczywiście też z stajni Shimano, nie inaczej. Zobaczcie sami. Czyli Shimano Aero 2500. Mały, precyzyjny kowrotek. Żyłka główna 18. To będzie elegancko komponowało się z sobą. Obydwa produkty stajni Shimano. Wiecie, ja lubię albo korumy, sprzęt, wędki grubsze, albo tak, te wszystkie, co mam Shimano, czyli tutaj pikerek 2,40, pikerek o wyrzucie do 40 gram, tutaj jest 100 gram i tam jest 60 gram, wszystko Bestia, Shimano Bestia Master. I widzicie, to będzie tak wyglądało. Do tego zestawu delikatnego założymy z Prestona Bonjo, założę 30 i to będzie już taki zestaw zrobiony z 30 Bonjo. Delikatna przynęta, malutka, powiedzmy z Match Pro, krótki przypon przynętą, czy to białe robaki lub ewentualnie do metody jakiś nieduży cukiereczek. I to będzie przy tym zestawie, który przygotowałem, zmontuję. Będzie idealnie. Wędka, pikerek o wyrzucie 40 gram i do tego precyzyjny kowrotek Aero Shimano 2500. Dobra, montuję zestaw. To już będę miał pod zawody. I tak mówię, wędka 2 lata, a dopiero pierwszy raz dzisiaj
nad wodą, no i oby coś złowiła, no zobaczymy. I tak nic nie bierze, to ja sobie tu poprzekładam, poprzestawiam, tak już pod zawody, które mnie czekają w przyszłą niedzielę prawdopodobnie. Na tym zbiorniku jedna wędka, a wezmę 3 czy 4 wędki, tak aby mniej więcej przekładać sobie. Więc zmontuję to i zaraz poślę ją do wody i będziemy wędkować na pikerka z podajnikiem Banjo. No i mam tak Banjo, nieduża przynęta, mały haczyk, plecionka. I do pikerka pójdzie oto. I tak to mniej więcej się prezentuje. Okej. I rzucimy niedaleko. Wystarczy. I miejmy nadzieję, że coś będzie. A czy coś będzie, zobaczycie to sami. Więc zostańcie z nami. I sam jestem ciekaw, co pyknie. Okej. To mamy z głowy. Przekładam wędki, tam założę koszyk, a tutaj założę już metodę. Miałem przed chwilą na pikerka, na Banjo branie, szarpało. Przycięłem, ale nie zacięła się ryba, ale takie fajne branie, bo kijek mięciutki, szczytóweczka delikatna, to tak ładnie się wyginało. Myślałem, że ryba się zapiła, tu nic, no ale przerzuciłem, no i zobaczymy. Tam też metoda jest, tutaj Banjo. I zaraz weźmiemy odpowiednią wędkę, założymy, w międzyczasie ogarniemy tutaj trochę, tak aby mniej więcej było w miarę czysto, nie moje, ale wiecie jak to jest nad wodą. Okej, dobrze. I mam poprzekładane tak jak już chcę. Czyli tam Banjo. Tutaj metoda. I tutaj klasyk. Dwie wędki na razie zarzucone. Zaraz pinkę zarzucę. Jedną metodę ściągnę, przestawię podpórki i będę obydwoma wędkował wędkami i przyglądał się szczytówką, ale to za chwilę. Poprzerabiałem, poprzekładałem tak, aby to wszystko ręce i nogi miało. No i sam jestem ciekaw, czy coś pyknie, jakaś rybka, ale uwierzcie mi, dopóki przynęta w wodzie, mam okazję coś złowić i na bank czuję, że będzie ryba. Zobaczycie sami, więc zostańcie jeszcze ze mną i sam jestem ciekaw, co i jak. Okej, ściągnąłem metodę, podpórki przemieniłem na bok i teraz mamy dwie dgające, czyli pikerek Banjo oraz klasyk, wędka do 40 i do 60 gramów wyrzutu. No i zobaczymy, zobaczymy, liczę na klasyka za chwilę, skróciłem przypon. Dałem 4 pinki i miejmy nadzieję, że coś
Będzie, ale pogoda fajna. Zobaczcie, tam chłopak spinninguje. Jutro z powrotem ma być zimno, lany poniedziałek też deszczowy. No a dzisiaj wykorzystałem moment, więc kilka godzin nad wodą. Na razie jedno branie było na banjo, nie zacięte, nie wcięło się. No i liczę, zaraz rybki wejdą na klasyka, godzina 9:03. No jest pięknie, pięknie, nic dodać, nic ująć, więc kombinujemy, przerzucamy i próbujemy coś złowić na zalewie kieleckim. Jakąś rybkę. A nuż widelec, może coś fajnego wpadnie. Powiem tak, nic nie bierze, obydwie metody, banjo. Teraz różowa oraz na drugiej metoda podajnik z Prestona i żółty cukiereczek. Tam kolega przyszedł, przynęcił trochę za pomocą koszyka. Klasykiem na pinkę ładuje, ale też nie widzę, żeby coś złowił. No zobaczymy, zobaczymy, takie porównanie mam. Ja zmieniłem zestaw, bo tamtym się coś plątał i zmieniłem teraz zestaw na koszyku, czyli jest teraz niesymetryczna pętla, dłuższa skrętka. Miejmy nadzieję, że teraz mi się to nie będzie plątać. No i w razie co zaraz jedną ściągnę i dalej pojedziemy z klasykiem. To wiadnie branie. I tak mówię, przerobiłem zestaw, tak mówię, niesymetryczna pętla, skrętka i przypon. Miejmy nadzieję, że teraz mi się to nie będzie plątało, bo co ściągnąłem, to było poplątane na tamtym zestawie. Więc takie zmiany drobne. No i patrzę, obserwuję wodę. Odpoczywam, jak u kolegi zaczną się brania na pinkę koszykiem, przemienię wędkę, jedną ściągnę i będziemy wędkować koszyczkiem za pomocą pinki. A teraz dwie metody. Zmiana przynęt. Woda brudna, kakao, nic nie chce skubać. No i siedzimy, siedzimy, a godzina już 11:23, ale mamy jeszcze pełno czasu na wędkowaniu. Siedzę do oporu, do tej 16 na pewno, 16-17 posiedzę, wykorzystam dzisiejszy dzień na wędkowaniu nad tym zbiornikiem na szydówku. Więc jak to się mówi, machaj będą, ryby będą. Z tym, że nie na pewno, drodzy widzowie, nie na pewno. Teraz zaś drugą. Jaki cieniutki ten blancik. No ale co z tego, jak ryby nie ma. Pokażę wam coś. Zobaczcie. A tutaj jest banjo i zmienimy przynętę, założymy dipującą się różową, szybka piłka, ok. I założymy ciemniejszą różową, przynęta od Solskiego. Co to było? To była ta Salmon Salt Bites Solskiego Przemka. Nie daje efektu. Tu już kombinuję różne warianty. Założymy Ringersa dipowanego na słodko. Dociśniemy. Ok. Teraz mi tu gdzieś się tam coś zaplątało, tak żeby sprzęta nie złamać. Ok, luźno.
dobrze. I mamy drugi zestaw zarzucony. No i zobaczymy. A to słodko, a to śmierdząco, większa, mniejsza. Zobaczymy. Ok, jak się ustawi, to to. I wędkujemy dalej. I jest wpyte, ale mam bajzer. Drodzy Państwo, taki mam bajzer, że szok. Dobrze. Wędkujemy. Ale widzicie, na razie nie zakładam klasyka pinki, bo widzę, że u kolegi też nie ma ani jednej ryby. Przerzuca, nęci. I też bez efektu. Tak i u mnie. Więc liczę na metodę. No jeśli gościowi zaczną brać rybki na pinkę, wędka gotowa jest, zestaw zmieniony na niesymetrycznej pętli i będziemy działać. A na tą chwilę wędki przerzuciłem i czekam na jakąś fajną rybkę. Oby nie na zero. Zawsze to jakoś będzie fajniej, milej i jakoś ręka będzie rybą pachnieć, a tak to... Na razie nic, zero. Zanęcę sobie blisko z dwie kule takie i zobaczymy, czy to przyniesie efekt i będziemy rzucać blisko brzegu za drobną rybką. Jedną. Ok. I zobaczymy, co jak, drodzy widzowie. Trzeba coś złowić. Więc machaj będą. Ryby będą. Z tym, że nie na pewno, drodzy widzowie. Nie na pewno. Okej. Ściągniemy to i założymy robactwo, czyli zmienimy wędkę. I zakładamy z powrotem robactwo i klasyka. Czyli zmiana wędki. I założymy robactwo i rzucimy blisko przy brzegu. No i zaczęło padać, ale chmurka przejdzie. I także większość dnia było fajnie, 14:02. Taki deszcz to nie deszcz, jak dla mnie. No siedzimy. Próbuję coś złowić, ale nic. Zobaczymy, czy bliżej przyniesie to jakiś efekt. Parcia nie ma. I tak to mniej więcej wygląda. Więc machaj będą, ryby będą, z tym, że nie na pewno, drodzy widzowie. Nie na pewno. A więc deszczyk pada. Większość dnia nie padało. Godzina 16:18. Na skisłe masło miałem uderzenie. Wygięło kija, ale się nie zapięło. Więc ściągnąłem, przerzuciłem. No i zobaczymy. A na tą chwilę dalej na zero. Ale się tym nie przejmuję.
i wędkuję jeszcze przez jakiś czas i niedługo dokończył tą dzisiejszą imprezę na Kielcoku. No taki dzisiaj dzień. Taki dzisiaj dzień, że nic nie skubie mi akurat. No i tak to jest. Coraz większy ten deszczyk. Przygody muszą być. Tylko najgorsze jest to, że niedługo dokończył. I jak nie przestanie, to w ten deszcz będę musiał wracać do domu. No, co trochę boli. Bo większość dnia fajnie, sucho, przyjemnie. A teraz widzicie, jak zachmurzone. No ale miejmy nadzieję, że przestanie. No i wędkuję dalej, dalej, dalej. Jest pyte. Mam rybę. Zobaczymy co. Ale ryba jest. Widzicie. Deszczyk. I od razu jakaś rybka. Może być leszczyk nieduży. No i będę musiał wyjść, zobaczyć. Nie zależy mi już na tej rybie, drodzy Państwo, bo nie chcę zmoknąć. Tylko Wam pokażę co. Bo tak to już bym ją podebrał podbierakiem. Nawet podbieraka nie chcę brudzić. I co mamy? Leszczyk. Tak mówię. Jest leszczyk. No dzięki koleczko. No pierwsza ryba, ale wyczekana. Tak ci mówiłem. Wyjdę, pokażę widzom. O. I zobaczcie jaki ładny, przyjemny leszek. Czyli nie na zero. Tak mówię, drodzy Państwo. Ryba zapięła się głęboko. 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 I tak to mniej więcej. No, nie ma za co. Do widzenia. O. Do widzenia. I drodzy Państwo, jest pierwsza rybka, więc doczekałem się baja. Baja. Jest w pytę. Kolega mi podziękował z tego względu, że jakieś półtora godziny temu dwie przyjechali, chcieli zarzucić wędki, ale im się tak poplątało wszystko, zestawy w czasie podróży, chyba że musieli wszystko zrywać i stwierdzić, że jadą do domu. A że początkującymi są wędkarzami, stwierdziłem, dlaczego idą, nie? No oni mówią, że poplątało się, to mówię, to ja im zwiążę zestawy, rurki antyplątaniowe tam mieli. Wszystko im poprzekładałem, pozakładałem, dałem im przypony, bo nie mieli też przyponów. No i rozłożyli, trochę porzucali, no ale też ich przegonił i dlatego podziękował kolega za pomoc w budowie zestawów, za to, że im to zmontowałem. No i oddzięczył się kolega, podbierając mi rybkę i tak to mniej więcej wygląda. Taka wędkarska solidarność między kolegami wędkarzami. I tak to jest. Więc drodzy Państwo, zestaw na niesymetrycznej pętli
leszczyk się zawiesił, może coś się ruszy. No i doczekałem się w końcu tej jedynej rybki. No i ręka rybą śmierdzi. I najważniejsze, drodzy Państwo, że nie na zero, nie? Jak uważacie? Więc teraz, gdzie ja to mam wszystko? Zakładam świeże robaki i z powrotem będę przerzucał zestaw. Siedzi branie, a już miałem ściągać i mamy rybkę na metodę. Zobaczcie, jak kij ładnie pracuje. To nie będzie duża ryba, bo kij jest do 40 gramów. No zobaczcie. Więc mamy drugą rybę, muszę się cofnąć po podbierak. I mamy drugą rybkę na pnę. Czyli pierwsza ryba złowiona na nową wędkę, z tym, że jeszcze nie wyholowana. Więc przejdziemy z tej strony i pomału już będę kończył, drodzy Państwo, naprawdę będziemy kończyć ten interes z tego względu, że nie chcę zmoknąć, chmury idą i prawdopodobnie będzie drugi leszczyk. No, jedną na klasyka, jedną na metodę, na banjo. Jeszcze trzeba wyholować niedużego leszczyka. I tak sprawuje się pikerek stajni Shimano Bestia Master Commercial CX 8 feder do 40 gramów wyrzutów oraz kowrotek precyzyjny Shimano Areo 2500. Co my tu mamy? O, Lesio. Tak mówiłem. Jest drugi leszek. I kij zdał test bojowy. Lesio zaliczony. A ja już będę kończył pomału tą dzisiejszą imprezę. Więc zobaczcie. Taka dobra 40, bo ma kosz. Zobaczcie, jaki ładny. Cukiereczek malutki. I tak to mniej więcej wygląda. Czyli baja. A ja już się zwijam. Więc tak to wyglądają te dzisiejsze wielkanocne rybki. Jedna na metodę, na banjo. Raczej na banjo. Jedna na metodę, na banjo. Druga tradycyjnie klasykiem. I dwie rybki. Praktycznie dwa brania przez cały dzień wędkowania. Godzina 17:19, więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. Jadę do domu i na razie. Cześć!